Cześć, czas na nowy odcinek na polu Dominika. Jesteśmy w podlubelskiej kawce, raczej tutaj na polach pod kawką i za nami słonecznik. Słonecznik, jak oglądacie uważnie, został przerzedzony bardzo mocno przez gołębie. Zmienialiśmy już raz pole i to jest pole, tak, które jest. Ostało się właśnie z tym słonecznikiem. Dominik, najpierw kilka słów o tym słoneczniku, a zaraz przejdziemy do tego, jak u Ciebie wyglądają żniwa, bo jesteś już na... Już kosimy. Już kosisz. Już także kosimy. Jesteś w ich trakcie, jest Dominik w ich trakcie, także podpytamy, jak planowano. Tak jest, Kamil. Słonecznik, jak widać, troszkę przerzedzony. Na tych zdjęciach z drona widać, że, gdzie go ptaki przedziobały. Plantacja już została, no bo myślę, że tu tak 2/3 obsady zostało. No szkoda już było tego likwidować. No taki jakiś wyjątek nam kwitnie, tak to zawiązują już nam ładnie kapelusze te słoneczniki. Wszystko zrobione, opryskane, słonecznik no, czeka już, że tak powiem, do żniw. Trudno, że jest rzadki, no nic z tym nie zrobimy w tym roku, tak wyszło, trzeba jakoś poprawić zaprawianie nasion od ptaków, nie wiem co, jakie, płoszyć. Większe pola chyba, większe, nie? Pola, większe może płoszenie, tylko że to płoszenie to przeganiamy ptaki z pola na pola własne, no więc tylko większe pola i płoszenie, nie ma innej chyba opcji, no jakieś zaprawy dozwolone, tylko dozwolone, bo innych nie używamy. Mamy tak, dozwolone od ptaków i tyle, taka będzie próba zabawy ze słonecznikiem. Słonecznik zostanie, ale będą tutaj zmiany te, o których właśnie powiedziałeś. Przejdźmy więc do żniw, bo to sądzę, że każdego będzie interesowało. Co zacząłeś kosić? Co zacząłem kosić? Skosiłem już pszenicę, bo miałem taką wczesną odmianę a la jęczmień o zimy, tak szybko dochodzącą, czyli małe żniwa już za nami i koszę od niedzieli rzepak. Powiedz mi, jak w ogóle plon u Ciebie na tych piachach? Jesteśmy na piące, szóstce, tak? Kamil, pszenica zważona, pszenica skoszona, 4,5 tony z hektara. Myślę, że to dobra wydajność jak na takie piaski, jak na taką glebę. Koszę już rzepaki, zaczęliśmy tutaj akcję, dwa dni już kosimy. Dzisiaj też po południu będziemy kosić, bo nas tylko przekropiło, burzenie poszły jakąś bokami, więc u nas przekropiło. Dzisiaj spróbujemy skosić też jakąś przyczepę rzepaku. Szału nie ma, w granicach 2 ton z hektara, no ale to u nas piachy, jak na te piachy to taki standardowy u nas wynik, 2-2,5 tony to leci, no możemy opowiadać, że jest Ameryka i 4, ale no nie na 5-6 klasie piachu, no nie oszukujmy siebie i widzów, tak? No, czyli no, nie rok o to chodzi. Oszczędności, można w ten sposób powiedzieć, też się przełożył na... Na wydajność, tak, oczywiście, rok oszczędności, trochę na wydajność, bo to było strach momentami gdzieś tam inwestować i szaleć, nie wiem jak. Jakieś tam próby oczywiście człowiek robi, próbujemy różne odmiany, próbujemy różne formy nawożenia, ale no to w ramach poletek, w ramach prób, a nie w ramach produkcji na wielkich obszarach. I powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o właśnie podstawowe nawożenie, co poszło, jakie nawozy stosowałeś? Polifoska pod korzeń tradycyjnie w Mzuri przy siewie, szóstka, tak, a później u mnie jeździ RSM, w 2 dawkach poszedł na rzepak RSM. Rozumiem. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje z tym rzepakiem, bo to też jest ciekawe, czy sprzedajesz, czy go zostawiasz? Sprzedaję rzepak z dwóch powodów. Jeden to no, trzeba się troszkę upłynnić, a drugi no, to brak miejsca na magazynie, bo liczę, że zboże muszę całe zwieźć na magazyn, bo będą problemy z miejscem na skupach ze sprzedażem, więc trzeba mieć miejsce, a no, jednak objętościowo to 3/4 to będzie zboża, a 1/4 u mnie w gospodarstwie to rzepak, więc taka decyzja szybka, sprzedajemy teraz rzepak. Nie ma szaleństwa z ceną, ale no zobaczymy, jak to się potoczy, ale miejsce, no taka, no magazyn się nie rozciągnie, on z gumy nie jest, hala moja ma jakąś tam powierzchnię i więcej po prostu nie wsypie, nie zmieści się przez dach, nie damy rady ładowarką. Nie da rady. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jak na 18 dzień lipca na Lubelszczyźnie wygląda poziom cenowy, o jakim my teraz mówimy? 1800 netto jest u nas rzepak. I wszystko wyjeżdża, tak? I wszystko wyjeżdża. I z tego roku, i z tamtego roku, rozumiem? Z tego roku, z tamtego roku jest tak samo, dzwoniłem na 2 skupy. Nie ma to znaczenia, czy rzepak ma się tegoroczny, czy zeszłoroczny, taki jest poziom cenowy. Przechodzimy w takim razie na żyto, że to oglądaliśmy w ostatnim odcinku, przyjrzymy się jemu teraz, a na koniec kukurydza. Żyto pożycie przez całe życie, co wy widzowie o tym życie myślicie? Napiszcie w komentarzu, a zapytam gospodarza, co właśnie myśli o tym życie, które już niebawem do koszenia. Słucham, panie poeto, tak. Niebawem do koszenia. Myślę, że kilka dni pogody i będziemy kosić. Akurat skończymy rzepaki i za kilka dni będziemy wchodzić w żyta. To jest żyto Jarek, które pokazywaliśmy na filmie, jak sialiśmy i ostatnio tu byliśmy. Ładnie wygląda plantacja.
No trudno powiedzieć, czy to będzie 4 czy 6 ton. Kombajn naprawdę powie, skosimy i się przyznamy tak naprawdę, ile nam tego tutaj wyszło. Mhm. No ładnie to wygląda. Różnica była podstawowa, była woda, tak? I o tym woda, tak. U nas była woda. U nas na Lubelszczyźnie była woda i to trzeba mówić sobie wprost. To nam uratowało plony, że to fajnie porosło. Wylegnięcia to nie są wylegnięcia, tylko po prostu coś tutaj wlazło, najprawdopodobniej jakiś łoś. W związku z tym też... Łoś, żubr, bub, to są zwierzęta łowne u nas, proszę pana. Przeparadował tam przez kawałeczek pola. Reszta wygląda ładnie. Zobaczymy, co w kombajnie. Idziemy na kukurydzę. No jak widać, jesteśmy na kukurydzy. Powiedz, Dominik, jesteś zadowolony na obecną chwilę, bo powiem ci szczerze, że niepozwijane liście o tej porze roku to jest rzadkość w naszej okolicy. Bo nie ma lipy, proszę pana. Mówiliśmy, że będziemy w lipach i jesteśmy. Nie ma lipy, tak, niepozwijane. Daje sobie radę ta kukurydza siana z striptilem, nowym siwnikiem. Fajnie to rośnie, fajnie to wygląda. No tu akurat jesteśmy przy samej drodze w lipach. To gdzieś te pierwsze 2-3 rządki mamy takie trochę zacienione i one słabiej wyglądają, bo tutaj korzenie nam z drzew wyciągają wszystko. No ale jesteśmy w piątym chyba rzędzie, no to już kukurydza jest taka jaka jest, jaka być powinna. Dla mnie szok, bo naprawdę rzadko się spotyka, żeby ona nie była pozwijana, żeby nie musiała walczyć, chociaż mijaliśmy pola gdzieś tam w okolicy, gdzie ona już widać, że próbowała się w rurki delikatnie zwijać. Wszystko zależy od stanowiska, no i też opady deszczu nie są takie, że leje nam wszędzie. Dokładnie. Tylko one są po prostu takie... Punktowe już dzisiaj, burza czasem więcej bidy narobi, czasem więcej stłucze nam tą kukurydzę, jak ją nawodni, napije. No ale to, no tak to bywa u nas. Przez to, że zachowaliśmy wodę tą wiosenną, to jest najważniejsze. Wigor roślina ma i ona rośnie, ona idzie do góry. Tu mamy dość późną odmianę, ona jeszcze nie wiechuje. Zobaczymy. Zobaczymy dalej. Kombajn nam znów prawdę powie, panie Kamilu. Ja trzymam kciuki za temperatury w okolicach 30. Po jak jest więcej niż 30, to już się obawiam zawsze tych wiradobić i takich nawalnych deszczy. I to w dużej ilości miejsce robi później naprawdę spore spustoszenie. Także życzę ci tego, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, żeby tutaj dotrwać do końca w jak najlepszej kondycji. No i cóż, ciekaw jestem, jak będzie planowało tutaj, jeżeli chodzi o kukurydzę. Ciekaw jestem, co będzie z tym słonecznikiem. Ciekaw jestem, co z pozostałymi uprawami. Także pewnie będę dzwonił, ale zapraszam. Nie wiem, czy zastaniemy Ciebie, jeżeli chodzi o najbliższy czas, bo wiem, że tutaj zapałki w oczy będą też wkładane po to, żeby kosić i będą swoje pola i będą usługi, później będzie siew. Kamil, nie będziesz latał dronem, będziesz jeździł na kombajnie ze mną, po prostu. No to jeżeli mnie nie będzie, to wiecie, gdzie jestem, że właśnie będę z Dominikiem na kombajnie. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. My nie przedłużamy, wszystkiego dobrego Wam życzymy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, Dominik. Cześć.